Cześć, tu Karolina. Cześć, tu Asia. Witajcie w Dobrze Wiemy, czyli serii podcastów poświęconej popularyzowaniu naukowej wiedzy po to, aby żyło Wam się lepiej. Przez cały miesiąc trwania Dobrze Wiemy towarzyszy mi dr Joanna Podgórska, biochemik i specjalista od wszystkiego, co łączy neurobiologię, biochemię i dietetykę. A gospodarzem serii jest Karolina Sobańska, która to będzie zadawała mi trudne pytania, na które postaram się odpowiedzieć w łatwy i przystępny sposób. I przez ten cały miesiąc, czyli przez cały październik, co tydzień będziemy wrzucać dla Was wyjątkowe treści. Porozmawiamy o chorobie Alzheimera, neuroprzekaźnikach, czyli chemii naszego mózgu i o tym, jak bardzo sterowani jesteśmy przez chemię, o kortyzolu, stresie i przewlekłym stresie i troszkę wyjaśnimy, dlaczego ten stres tak naprawdę nie do końca jest zły, oraz o regulacji cyklu dobowego i śnie i o tym, jak gigantyczne znaczenie ma to dla naszego życia. Serdecznie Was zapraszam. W tym tygodniu rozmawiamy o neuroprzekaźnikach, czyli mówiąc prościej, o chemii w mózgu i o tym, jak wpływa ona na funkcjonowanie naszego organizmu. Omówimy najważniejsze i najbardziej znane neuroprzekaźniki, czyli serotoninę, dopaminę, acetylocholinę i GABę. Dowiemy się, jak działają, za co są odpowiedzialne i co się dzieje, kiedy jest ich za dużo lub za mało oraz jak możemy swoim stylem życia wpływać na nie i je regulować. Asiu, dzisiejszy temat to neuroprzekaźniki. Brzmi to bardzo formalnie i naukowo, ale neuroprzekaźniki to na pewno są, to jest coś, o czym wszyscy wiedzą, tylko może nie wiedzą, że to są właśnie neuroprzekaźniki, więc powiedz nam na początek, co to jest, jakie mamy neuroprzekaźniki. Zacznijmy od podstaw. Dobra. Tak, rzeczywiście wydaje mi się, że z tym stwierdzeniem, w ogóle z tym pojęciem neuroprzekaźniki, neurotransmitery, coraz częściej się spotykamy. W ogóle mam takie wrażenie, że wszystko, co jest ostatnio neuro, jest trochę bardziej modne, bardziej chwytliwe. Nie wiem, neurodieta, neuroterapia, neuroksiążki. I rzeczywiście ostatnio nawet czytałam kilka badań, które wskazały, że jeśli przy jakimś banerze jest fotografia bądź obrazek przedstawiający mózg lub coś ma w sobie generalnie jakiś przedrostek neuro. Już wiem, jaki będzie logo naszej serii. Może tak być, oczywiście. Dużo chętniej jakby ludzie czują, że to jest coś takiego prestiżowego, naukowego i rzeczywiście ta neuronauka trochę ostatnio wiedzie prym w stosunku do innych dziedzin, aczkolwiek no z czego ja się bardzo cieszę, bo rzeczywiście wydaje mi się, że wyjaśnia to wiele procesów, o których nawet nie mamy pojęcia. No i tak, i dzisiaj sobie porozmawiamy o tych neuroprzekaźnikach. Generalnie jak tu zacząć, żeby w ogóle za mocno nie zagmatwać? No, neuroprzekaźniki są to po prostu takie substancje, inaczej właśnie neurotransmitery, neuromodulatory, które są wytwarzane przez nasze komórki nerwowe. Komórki nerwowe, czyli jak myślę, jak większość z naszych słuchaczy wie lub się zaraz dowie, są to neurony, czyli są to takie komórki, które no, z mojego punktu widzenia są chyba najciekawszymi strukturami, jeśli chodzi o ciało człowieka, ponieważ szczególnie ostatnie lata pokazują, jak bardzo dużo jest jeszcze nieodgadnionych elementów w ogóle ich morfologii, działania, tego jak się tworzą, kiedy umierają. To, co wiemy na pewno, to, że właśnie neuroprzekaźniki wytwarzane są pomiędzy dwoma neuronami, tak jakby pomiędzy jednym zakończeniem jednego neuronu, na przykład jego aksonu, czyli tego włókna, który kończy neuron, a pomiędzy dendrytem kolejnego neuronu, czyli takich wypustek, które odchodzą od ciała tego neuronu. I na miejscu styku tych dwóch neuronów tworzy się taka przestrzeń, tak zwana przestrzeń synaptyczna, inaczej synapsa, być może o której Państwo słyszeli, o której Karola słyszałaś. Często mówi się właśnie o przekaźnictwie synaptycznym, o zdolności synaptycznej. Jest to nic innego jak taka struktura, przestrzeń, w której z jednego neuronu do drugiego uwalniany jest dany neuroprzekaźnik. Neuroprzekaźnik, czyli po prostu najprościej rzecz ujmując, jest to chemia. Jest to tak naprawdę chemia naszego mózgu, która w odpowiedzi na to, że neuron zostaje pobudzony jakimś bodźcem, jakimś czynnikiem, sygnał elektryczny z tego neuronu zamieniany jest na sygnał chemiczny i uwalniany jest do tej synapsy, z której kolejny neuron odbiera ten sygnał. No i właśnie, i teraz te neuroprzekaźniki jako takie substancje chemiczne pełnią szereg funkcji. Naprawdę jest to, oprócz naszego, nasz mózg to jest jakby główne meritum ich działania, natomiast wiadomo już, że pełnią one również funkcje jakby na obwodach naszego organizmu i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo na przykład, o czym pewnie zaraz trochę więcej powiemy, serotonina, czyli jeden z głównych naszych neuroprzekaźników, jest zaangażowana w wiele procesów. No i co można tutaj dodać jakby
żeby w ogóle rozpocząć historię i zrozumieć, jak one działają. Przede wszystkim jest kilka podziałów tych neuroprzekaźników na jakieś tam aspekty funkcjonalne, strukturalne. Myślę, że dla nas na potrzeby tego, żeby zrozumieć ich działanie w kontekście naszego zachowania, najważniejsze jest chyba to, żeby podzielić je względem tego, czy one pobudzają nasz organizm, czy hamują. I rzeczywiście tak dzielimy te neuroprzekaźniki. Jeden z podziałów pozwala wyodrębnić grupę pobudzających, takich jak na przykład dopamina, acetylocholina czy serotonina. Też zależy według jakich klasyfikacji, ale generalnie tak się uznaje. I hamujących, czyli takich, które będą zmniejszać potencjał błony neuronu, czyli będą jakby wyciszać organizm, będą działały tak hamująco na funkcjonowanie naszego organizmu, na przykład GABA. Pewnie troszkę więcej zaraz o tym opowiem, ale tak, dzielimy je na pobudzające i hamujące. Ale powiedz mi, do czego przyda nam się wiedza o neuroprzekaźnikach? No przede wszystkim do tego, żeby uświadomić sobie, że mimo, choćbyśmy nie wiem jak bardzo chcieli i rzeczywiście jesteśmy ludźmi, to wyróżnia nas wobec innych kręgowców wyższych ssaków, że mamy świadomość swojego istnienia, podejmowania decyzji, swoich emocji. Otóż no niestety muszę tutaj Państwa zaskoczyć lub zasmucić, no niestety naprawdę jesteśmy wypadkową chemii troszkę, jesteśmy wypadkową tego, jak te neuroprzekaźniki działają, czy są w balansie, czy w dysregulacji. I właśnie ostatnio bardzo mocno siedzę w tym temacie i staram się ludziom przekazywać taką wiedzę przede wszystkim, żeby zrozumieć, o co chodzi, o co kaman z tymi neuroprzekaźnikami i że rzeczywiście my mamy wpływ na to, czy mamy nadmiar jakiegoś neuroprzekaźnika, czy mamy niedobór, jak możemy wpłynąć na to, żeby zrozumieć, co się dzieje, że rzeczywiście coś może dziać się w kontekście akurat tej chemii mózgu naszego. To wydaje mi się, że najlepiej będzie, jak omówimy sobie po kolei te neuroprzekaźniki. Tak, tak też myślę. To, jakie one pełnią funkcje i jak możemy wpływać na, jakby kontrolować je, o ile jest taka możliwość. I to się dzieje, jeżeli jest ich za dużo, za mało. Dokładnie. Więc może zaczniemy od tych pobudzających. Dokładnie tak. Przede wszystkim dzisiaj to myślę, że, bo tutaj pewnie mogłybyśmy, myślę, z 3 godziny rozmawiać o tych neuroprzekaźnikach, ale chciałabym się skupić na takich 4, których tak naprawdę właśnie dysfunkcja na poziomie ich działania myślę, że najbardziej dotyka dzisiaj po prostu to, co się dzieje z nami w ostatnim czasie, czyli przepracowania stresu i różnych stanów depresyjnych. Więc dobra, zaczniemy może od neuroprzekaźników pobudzających i dopamina jest jednym z takich neuroprzekaźników. Nie wiem, z czym Ci się kojarzy dopamina na przykład, z jakim... Ze szczęściem i energią. Trochę tak, właśnie z energią. Bardziej chyba pobudzeniem niż dokładnie szczęściem. Tak. I to jest neurotransmiter pobudzenia, przyjemności, takiej motywacji. To jest neuroprzekaźnik, który, tak tutaj tylko wspomnę, bo będziemy o tym mówiły pewnie przy aspektach dietetycznych, ale wytwarzany jest z tyrozyny, czyli jest to aminokwas, który absolutnie dostarczamy sobie z pożywieniem i tutaj już może się zapalić lampka, że bardzo duży wpływ na syntezę tych neuroprzekaźników będzie miała dieta, bo tak naprawdę każdy z neuroprzekaźników wytwarzamy sobie z dietą i tutaj właśnie dopamina wytwarzana jest z tyrozyny, a za rozkład tej dopaminy odpowiedzialne są m.in. leki przeciwdepresyjne, jakby inhibitory enzymów, które powodują rozkład tego neuroprzekaźnika, to jedne z bardziej znanych leków przeciwdepresyjnych dzisiaj stosowanych, na przykład inhibitory MAO, może znane Państwu, i inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin. To są takie leki, które powodują hamowanie enzymów, które normalnie rozkładają te neuroprzekaźniki. Często są właśnie przypisywane, zalecane w stanach depresyjnych, w stanach braku motywacji, jakichś takich załamań nerwowych po to, aby zatrzymać odpowiednią ilość tej dopaminy w organizmie, czyli żeby nasz organizm po prostu naturalnie jej nie degenerował, troszeczkę zachowywał więcej w tej synapsie, czyli w tej przestrzeni, która działa pomiędzy neuronami. I wiadomo, że dopamina jest niezbędna do tego, żeby wytwarzała nam się adrenalina, noradrenalina, czyli wiadomo, neuroprzekaźniki tego słynnego, takiego już często też o tym się mówi, flight or fight, czyli walki i ucieczki. Bardzo atawistyczny, ewolucyjnie stary mechanizm, który po prostu motywował nas, ludzi, do działania, do uciekania przed zwierzem, do jakiejś walki z jakimś po prostu agresorem i stresem. Ale o tym będziemy rozmawiać w odcinku poświęconym stresowi. Dokładnie tak, więc dzisiaj nie będę się nad ten temat rozwodziła, ale warto, żeby po prostu skojarzyć dopaminę również z adrenaliną, noradrenaliną. No i tak jak powiedziałaś właśnie trafnie na początku, że to będzie coś, co związane z motywacją, z taką radością, ale również z uwagą, z funkcjonowaniem. Dosyć ważny aspekt w kontekście dopaminy, funkcjonowanie ośrodka nagrody. Dlatego też dopamina mocno zaangażowana jest w wszelkiego rodzaju sieci neuronalne związane z nałogami, z spożywaniem narkotyków, z
z wszystkim, co jest jakby nadmierne, z seksoholizmem, z alkoholizmem, z kompulsywnym jedzeniem. Tam mamy zaburzony metabolizm i jakby mechanizm wydzielania dopaminy, ponieważ no, wykazano, że w momencie, w którym my się bardzo mocno bodźcujemy pewnymi substancjami, pewnymi zdarzeniami, ta dopamina wytwarzana jest w nadmiarze. No i tutaj nie chcę wchodzić już, bo to jest bardzo zawiły jakby aspekt taki biochemiczny, również psychologiczny, ale generalnie warto skojarzyć dopaminę również z tym układem nagrody. I fajne badania, tak może w kontekście właśnie dzisiejszych czasów, social media i dopamina, wykazały, że... Powiesz o powiadomieniach? Powiadomienia to jest jakby małe miki, że tak powiem, ale my w ogóle kochamy o sobie mówić, nie? Ludzie lubią mówić o sobie, o swoich poglądach i tak naprawdę w normalnym życiu wykazano, że 40%, kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, no to rozmawiamy też o sobie. Mhm. Jakby trwa rozmowa, ty opowiadasz co u mnie, co ja u ciebie. Natomiast okazuje się, że kiedy jesteśmy sobie w social mediach, siedzimy na różnych forach, nie pokazujemy się, to jeszcze bardziej jesteśmy chętni do tego, żeby mówić o sobie, wydawać swoje poglądy, komentarze. Blisko 80% jakby całej naszej aktywności wtedy skupiona jest na tym, żeby mówić o sobie, pokazywać siebie, swoje zdjęcia. Sami chyba trochę wiemy, że tak jest, że czasem nachodzi moment, nadchodzi, w którym a wrzucę sobie swoje zdjęcie, bo brakuje mi jakby tej takiej adrenalinki, dopaminy, żeby ktoś mi pokomentował, dał fajny feedback. I okazuje się, że dokładnie w czasie, kiedy jesteśmy bardzo aktywni w social mediach i działamy na swój temat o sobie, aktywują się te same układy w mózgu, centra nagrody, co związane są z orgazmem, z odczuwaniem przyjemności, ze zjadaniem czekolady, z nałogiem. Jest to niesamowite zjawisko tak naprawdę dzisiejszych czasów, pokazujące jak narzędzia, które, z których teraz korzystamy tak często, potrafią zmienić nam struktury w mózgu, bo okazuje się, że istnieją pewne zmiany, które są na trwałe. I dlatego też media społecznościowe nas na maksa, tak. I to nie jest slogan i naprawdę trzeba w ten sposób patrzeć i wydaje mi się, że każdy, nawet ja nie wiem, zapieram się też czasem, że nie jestem uzależniona i tutaj z moim mężem walczę, mówię, ty więcej siedzisz w internecie, na Facebooku czy na Instagramie, natomiast potem patrzę, mówię, Boże, rzeczywiście dzisiaj średnia jest godzina 30, kiedy ja to zrobiłam, a mimochodem robimy to przez cały czas, sprawdzając powiadomienia i no niestety to też jest ta chemia. Dopamina, która jakby jest nauczona już tego, że to nam przynosi coś dobrego, korzyść, jakieś takie odstresowanie, zluzowanie na chwilę, powoduje, że tak to działa, więc to jest naprawdę coś, co 10 lat temu myślę, ktoś by nie pomyślał, że w ogóle takie sytuacje mogą mieć miejsce. W ogóle też to, co jest moim zdaniem ciekawe, to, że nie jest to przypadek, że tak się dzieje, tylko te aplikacje są tak zaprojektowane, żeby właśnie nas skusić i żeby nakręcać właśnie te mechanizmy, więc myślę, że warto mieć taki zdrowy dystans do tego i wiedzieć, że jesteśmy troszeczkę ofiarami tego. Miejmy tego świadomość, wiedzmy, że jest coś, co nami, po prostu się też nie zapierajmy i miejmy tego świadomość, że naprawdę, choćbyśmy nie wiem jak chcieli i ten humanizm będzie z nas wypływał, że nie, ja się nie dam, to jest tylko chemia, nie, to jest aż chemia i rzeczywiście widzimy, że tak to działa. Ale jeszcze tutaj zrobiłyśmy taki kurczę odskok, dygresja na chwilę. Ta dopamina, no wiadomo, że ludzie, u których poziom tego neuroprzekaźnika powiedzmy jest na poziomie ok, są tacy bardzo mocno zorientowani na sukces, działają, są zmotywowani przede wszystkim, nie mają problemów z podejmowaniem decyzji. No taka stałość, wiesz, taka dosyć duża energia, ale też taka dynamika działania, więc dopamina na pewno tak. Na pewno to, co wiadomo, to i znowu naczynia połączone, zawsze tak powtarzam to, ale tutaj po raz kolejny szereg badań wskazuje, że zaburzenia na poziomie hormonalnym, czyli u mężczyzn niedobory testosteronu, u kobiet niedobory estrogenów, czyli na przykład właśnie jakieś stany zaburzenia miesiączkowania, czy kobiety w trakcie post- lub premenopauzalnym w okresach tych zmian hormonalnych, wiemy, że poziomy spadek testosteronu i estrogenów wpływa bardzo na dopaminę i również wysokie poziomy prolaktyny. Mówię o tym dlatego, że to są elementy, które też bardzo często są spotykane. Hiperprolaktynemia u kobiet na przykład przy PCOS, przy policystycznych jajnikach, czy zaburzenia wytwarzania estrogenów. I czasem no, kobiety mogą nie rozumieć swojego stanu depresyjnego, zmian nastrojów. Mężczyźni, mężowie mogą tego nie rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Otóż wiemy już, że to wpływa na poziom dopaminy chociażby bardzo mocno. No i właśnie, i mówimy o spadkach tych dopaminy, no to niedobór tego neuroprzekaźnika to na pewno... Logicznie rzecz biorąc, patrząc odwrotnie na te stany, w których neuroprzekaźnik jest w odpowiednim poziomie, no to znużenie, słaba odporność na stres, wypalenie, taki po prostu brak chęci do działania,
często wiąże się niedobory dopaminy też z taką prokrastynacją przedłużającą się, czyli po prostu nie możemy zabrać się za wykonywanie jakiejś czynności. Taki leń, ale też i to też nie chodzi o to, żeby sobie tłumaczyć, dobra, mam niedobór dopaminy, dobra, to Hashimoto, nie, wiesz, stałe w tej chwili takie, kurczę, żarty, żarciki, ale rzeczywiście tak jest, że niedobory neuroprzekaźników powodują, że no z jakichś przyczyn nie możemy znaleźć powodu, co się z nami dzieje i to może na przykład być właśnie ten nieodpowiedni poziom dopaminy i być może tutaj się Państwu skojarzy, może ktoś w tą stronę pójdzie, że rzeczywiście dopamina związana jest z jedną bardzo też dysfunkcją, chorobą naszych czasów, czyli z chorobą Parkinsona. L-DOPA, czyli taki lek, który ma za zadanie odbudować te rezerwuary dopaminy, zapewnić nam dopaminę w organizmie, to jest jeden z leków stosowanych właśnie przy chorobie Parkinsona. Zatem też widzimy, że no bo z czym kojarzy nam się choroba Parkinsona? Z nadmiernymi takimi drgawkami, ruchami nie do końca kontrolowanymi, precyzyjnymi. Tam jest degradacja istoty szarej w mózgu. Również związana jest z niedoborem dopaminy. Czyli ten neuroprzekaźnik, jakby widzimy, też jest zaangażowany bardzo mocno w powstawanie tej choroby. Natomiast nadmiar, bo tutaj mówię tylko o niedoborach, również spotyka się nadmiar tego neuroprzekaźnika. To głównie w wyniku niestety przedawkowania różnych substancji psychoaktywnych, jak ekstazy, inaczej MDMA, czy pewnego rodzaju dopalacze nieszczęsne. To wiemy, że tutaj spotykamy się z halucynacjami i bardzo mocnymi zachowaniami agresywnymi. Czyli też, no wiadomo, zawsze nadmiar wszystkiego jest zły. To może przejdźmy teraz do drugiego neuroprzekaźnika, czyli do serotoniny. O co w niej chodzi, dobra, czym steruje i jak możemy zauważyć, że jest jej za dużo albo za mało. Też serotonina to wydaje mi się, że ostatnio bardzo taki trendy neuroprzekaźnik. Nie wiem, spotykam go na bryloczkach, naszyjnikach, łańcuszkach i w ogóle tak... W sumie to dobrze, bo ludzie przynajmniej się obędą z wzorem chemicznym. Jest taka marka serów wegańskich, która się nazywa serotonina, więc mnie się z tym najbardziej kojarzy. O sery to też w sumie dobre źródło aminokwasów, tyrozyny dla dopaminy z kolei. No dobra, serotonina. Serotonina, no z czym się kojarzy? Z szczęściem, nie? Z nastrojem, szczęściem, z takim też spełnieniem, więc ona trochę idzie w parze z dopaminą. Ale tutaj rzeczywiście, zresztą często leki, które są dedykowane chorobom typu stany depresyjne, zaburzenia nastroju, tak jak mówiłam, to są leki skierowane głównie na zatrzymanie tego poziomu serotoniny i dopaminy w naszym organizmie. Podobnie narkotyki typu MDMA, ekstazy, o których właśnie mówiłam, czyli te związki, które mają nas tak bodźcować i dodawać energii, dodawać tego poczucia radości, zawsze są skierowane na te neuroprzekaźniki. Jeśli chodzi o serotoninę, to również temat rzeka, ponieważ tak jak pewnie w tych aspektach dietetycznych troszkę może o tym powiemy, jest to neuroprzekaźnik, który to, że jest zaangażowany w funkcjonowanie naszego mózgu, to jedno. Natomiast wiemy już, że serotonina bardzo mocno działa obwodowo. Jakby znaczna część jej działania dzieje się również w jelitach, o czym jeszcze niedawno ludzie nie wiedzieli. Na przykład, że zespół jelita drażliwego, bardzo powszechna też myślę dzisiaj choroba nieprawidłowa, jest związana z nadmiarem serotoniny. O czym tak naprawdę ja absolutnie, przyznam szczerze, dowiedziałam się niedawno, że ludzie, którzy właśnie cierpią na IBS, czy na już zdiagnozowany, czy mogą podejrzewać u siebie, raczej powinny unikać związków, które będą podwyższały tą serotoninę. Wiadomo, że nadmiar serotoniny w takich stanach powoduje jeszcze bardziej stan zapalny jelit, jeszcze większą drażliwość i też super ciekawe badania przeczytałam, więc może się tutaj podzielę. Okazuje się, że przebyta w dzieciństwie trauma, o której nawet nie do końca możemy... Jakby z której nawet nie zdajemy sobie sprawy lub możemy nie mieć świadomości, bo na przykład po latach gdzieś to nam się ugruntuje, że to rzeczywiście wywarło na nas zły wpływ, wykazuje, że dzieją się takie zmiany w naszym jelicie, konkretnie w białku NGF i w nadmiarze serotoniny, że później może to rzutować na zespół IBS, zespół jelita drażliwego. I to kto by pomyślał, że serotonina może robić też źle, tak naprawdę. No właśnie, bo jeżeli serotonina oznacza szczęście i zadowolenie, to mnie się tutaj kłóci, że może być jej za dużo, to możemy być za szczęśliwi i wtedy nam wysiada organizm. Wiesz co, w kontekście tego nadmiaru, to za szczęśliwi może nie, bo po prostu to jest tak troszkę jak z taką fazą logarytmiczną, to znaczy coś ci rośnie do pewnego momentu i już jakby nie urośnie bardziej, natomiast może robić troszkę zamętu w naszym organizmie. I w przypadku serotoniny jest dokładnie tak, że objawia się to właśnie nadmierną...
jakby też tak jak w przypadku dopaminy, taką hiperaktywnością, właśnie stany zapalne, które mogą tworzyć się w jelicie, też mechanizmy nie do końca są wytłumaczone, więc ja tutaj nie chcę być gołosłowna i tworzyć jakieś teorii. Nie wiadomo, dlaczego do końca tak jest w kontekście jelit, ale nadmiar serotoniny rzeczywiście będzie powodował taką nadmierną aktywność, podwyższenie temperatury bardzo mocne. Tak właśnie działają te narkotyki, które podwyższają poziom serotoniny, już znane, myślę, MDMA czy ekstazy, powoduje nam hipertermię, przegrzanie organizmu. Organizm nie nadąża po prostu z wychwytem zwrotnym tego neuroprzekaźnika, co może nawet doprowadzić do zgonu, więc ten nadmiar też jest absolutnie, absolutnie niekorzystny. Natomiast może opowiem o tych dobrych działaniach tego neuroprzekaźnika. Na pewno wiemy, że serotonina zaangażowana jest w to, że czujemy takie spełnienie, że jesteśmy zrelaksowani, również odpowiada za prawidłowy sen, za takie uczucie zadowolenia, no optymizm, radość, to wiadomo. Co ważne, właśnie tak jak mówiłam, w kontekście przedawkowania substancji, które powodują zbyt dużą ilość tego neuroprzekaźnika, czy no, po prostu stanów, w których serotoniny jest więcej, głównie mówię też w wyniku leczenia pewnymi związkami dedykowanymi różnym stanom depresyjnym, mamy podwyższone ciśnienie tętnicze i również tą podwyższoną temperaturę. Co bardzo ważne, o czym chciałabym wspomnieć, że serotonina, jej poziom i pula w naszym organizmie bardzo mocno wzrasta w momencie ekspozycji na naturalne światło. Warto wiedzieć, że serotonina jest również zaangażowana w regulację rytmu dobowego w taki sposób, że gdy mamy mało światła widzialnego, to serotonina się nie wytwarza, za to wytwarza się melatonina w naszej szyszynce. Jądro nadskrzyżowaniowe, które znajduje się tutaj pomiędzy naszymi oczami, odbiera światło. W momencie, kiedy to światło jest dostępne dla naszego organizmu, wytwarza się serotonina, dlatego też między innymi w takie słoneczne dni, w nieletnie, mamy więcej energii. No, nie bez kozery, Karola, obie chcemy mieszkać w słonecznych po prostu krajach, dlatego że chociażby ze względu na tą serotoninę. Natomiast kiedy tej serotoniny jest mniej, to wytwarza się melatonina, która też jakby wycisza nas, powoduje, że jesteśmy, jakby nasz rytm dobowy kieruje nas jakby w stronę tego wyciszenia. Co ważne też, być może słuchają nas osoby, które zaangażowane są jakoś w uprawianie sportu, w aktywność fizyczną. Taki suplement stosowany przez sportowców dosyć często, BCA, czyli aminokwasy rozgałęzione, wykazano, że właśnie one działają w ten sposób, między innymi dlatego mogą odsuwać poczucie zmęczenia po treningu. Izoleucyna, leucyna, walina konkretnie, aminokwasy, rywalizują z tryptofanem, który jest głównym prekursorem tej serotoniny, z której powstanie serotonina, rywalizują o receptor w naszym mózgu. I jeżeli one jakby wygrają tą walkę, przyłączają się do tego receptora i powodują, że my nie odczuwamy zmęczenia, bo normalnie serotonina później w swoim szlaku przekształca się w melatoninę, przez co my luzujemy, jesteśmy bardziej zmęczeni. Jakby to jest neuroprzekaźnik szczęścia, ale zarazem w wyniku swojej konwersji staje się też melatoniną. I BCA działają w ten sposób, że rywalizując o receptor z tryptofanem, powodują, że ten organizm będzie pobudzony, jakby nie będzie wytwarzała nam się melatonina. Więc myślę, że to jest takie fajne tłumaczenie tego, jak to może działać. No i właśnie, no, występują stany, w której tej serotoniny jest za mało, bo na przykład mamy za małą ekspozycję na to światło słoneczne, czy no po prostu, o czym pewnie będziemy mówiły troszkę więcej w drugiej części, ale stres, przetrenowanie, szereg elementów wpływa na to, że tej serotoniny mamy mało. No i jak to się objawia? Na początku można zauważyć u siebie takie po prostu rozdrażnienie, problemy ze snem, utrata takiej radości życia, wesołości, co tak naprawdę później może naprawdę przekształcać się już w poważne stany, no takie kliniczne, bo depresja, pamiętajmy, że jest to choroba, jest to stan kliniczny, który jest normalnie leczony i wiadomo, że mamy tam zaburzony poziom między innymi serotoniny, również też wspomnianej dopaminy. I między innymi też takim symptomem tego, że tej serotoniny może być mało, jest pociąg do słodkich, niezdrowych pokarmów. Tutaj w ogóle nie jest do końca to wytłumaczone, dlaczego akurat takie rzeczy nas tutaj bardziej intrygują i ciągnie nas do, szczególnie do tego, co jest połączeniem tłuszczy trans i cukru, czyli najgorsze i takie tutaj zawsze mi się jawi, naprawdę trzeba sobie wydrukować na lodówce pączek. To jest taki jakby kanon tego połączenia, chipsy. I tutaj chcę usprawiedliwić panie, które właśnie w fazie cyklu menstruacyjnego mają ten słynny PMS i sobie tak mówią, że ciągnie ich do słodkich pokarmów i to nie jest mit, rzeczywiście tak jest. Wiemy, że w fazie tej tak zwanej folikulotropowej cyklu menstruacyjnego, kiedy mamy dużo progesteronu,
ten nadmiar progesteronu i ta konkretnie faza cyklu menstruacyjnego związana jest z tym, że ta serotonina nam spada. I wtedy rzeczywiście nasz organizm po prostu, to jest też ewolucyjnie jakby zachowane, że ciągnie nas do słodkich, szybkich źródeł energii, do szybkiego cukru, tak po prostu słodycze, czekolada, najchętniej cała naraz, bo to spowoduje nam wzrost poziomu serotoniny. Serotonina rośnie w odpowiedzi na szybkie, proste węglowodany. Więc jakby rzeczywiście to jest biologia i sobie to, trzeba sobie to uświadomić, że... Ale zamiast iść po pączka, to można po prostu wyjść na słońce. Można wyjść na słońce, jak najbardziej tak, albo można zjeść już ten cukier, bo te szybkie węgle są w owocach chociażby. I chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że tak jest, tak może być. Rzeczywiście cała tutaj kaskada i rollercoaster hormonalny się dzieje, ale rzeczywiście jest tak, że podwyższony poziom progesteronu w tej fazie lutealnej cyklu menstruacyjnego, powiedziałam wcześniej chyba... Nie jestem pewna, w fazie lutealnej cyklu menstruacyjnego rzeczywiście związany jest z tym obniżonym poziomem serotoniny. No i tak jak mówiłam, ten nadmiar też miejmy świadomość tego, że istnieje, czyli nerwowość, przewrażliwienie i często też utrata apetytu. I tak między innymi też tutaj podkreślam po raz kolejny działają niektóre środki odurzające, że powodują brak apetytu całkowity, bo tak to działa w przypadku nadmiaru serotoniny. No analogicznie, jej niedobór na przykład w trakcie tej fazy cyklu menstruacyjnego będzie nas ciągnął do jedzenia, nadmiar powoduje, że w ogóle nie mamy ochoty jeść. Wiadomo również, że serotonina ma wpływ na to, jak odczuwamy ból i są też takie domniemania, takie troszkę hipotezy, że być może przewlekłe migreny u osób, które się chronicznie pojawiają, mogą być spowodowane z obniżeniem poziomu serotoniny takim już dosyć trwałym. I wiadomo też, że wysoki próg bólu, który mają pewne osoby, może być związany z tym, że tej serotoniny mają jakby mają prawidłowy poziom tego neuroprzekaźnika. Ale tak jak mówiłam, no jest to neuroprzekaźnik, który nie jest odpowiedzialny tylko za to, co dzieje się w naszym mózgu. Tak jak już wspomniałam, reguluje on również apetyt, trawienie, całą motorykę przewodu pokarmowego. I tutaj właśnie myślę, warto wspomnieć, że serotonina jest wytwarzana również w naszych jelitach. I naprawdę szacuje się, że nawet 80%, różne są dane, 80-90%, ale bardzo istotna jej ilość produkowana jest w naszych jelitach, dlatego też już dzisiaj nie jest to raczej hipoteza, tylko już stwierdzenie naukowe, że to połączenie oś mózg-jelita jest tak ważna dla funkcjonowania całego organizmu, bo wiemy, że i znowu tutaj, kurczę, dygresja, to co jemy, czyli to co dostarczamy do swojego organizmu, czyli to, co znajduje się w naszych jelitach, czy jest dobrobyt jelit, ponieważ tak dużo tej serotoniny jest tam wytwarzanej, ma wpływ na funkcjonowanie naszego mózgu. To przejdźmy do kolejnego neuroprzekaźnika, czyli acetylocholiny. Dokładnie tak. Dobrze powiedziałam? Bardzo dobrze. To o co w niej chodzi? Acetylocholina to neuroprzekaźnik, który związany jest głównie z nauką, pamięcią, z funkcjami kognitywnymi, czyli poznawczymi. Jest to neuroprzekaźnik, który no przede wszystkim, myślę, że jeżeli... Nieszczęśliwie, ale zacznę od stanów patologicznych, no zaangażowany jest w rozwój choroby Alzheimera. Wiadomo, że w chorobie Alzheimera właśnie degeneracji, uszkodzeniu, obumarciu ulegają neurony cholinergiczny układ, o może tak, zaangażowane w przekazywanie acetylocholiny, dlatego też no, związane jest to właśnie z zanikiem pamięci, ze zdolnościami poznawczymi. Jest to neuroprzekaźnik pobudzający. Mówię o tym w kontekście funkcjonowania mózgu, ponieważ zwiększa potencjał czynnościowy błony neuronu. Natomiast warto wiedzieć, że acetylocholina związana też jest z układem motorycznym, z płytką motoryczną, mięśniową, czyli prawidłowy poziom acetylocholiny będzie związany też również w prawidłowe skurcze mięśni na przykład, ale także w układ wegetatywny człowieka, czyli w to, jak funkcjonują nasze narządy, nasze trzewia, czyli również bardzo, bardzo szerokie działanie tego neuroprzekaźnika. Tworzony jest w naszej ciemienicy, to tak dla ciekawostki, tak. No i tak jak mówiłam, acetylocholina, czyli nauka, skupienie, zdolności poznawcze mózgu, oprócz tego takie elementy, na które wydaje nam się, że nie mamy wpływu, czyli utrzymywanie prawidłowego snu. Bardzo mocno acetylocholina zaangażowana jest w regulację snu. Również w organizację ludzkiej świadomości. Mówi się, że jest to taki neuroprzekaźnik, który trochę tak jakby czyni nas człowiekiem. To znaczy jesteśmy w stanie określić, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, na jakim piętrze, jakby taka orientacja w przestrzeni. Ogarnianie życia. Ogarnianie życia, absolutnie i dosłownie. Właśnie jest to jeden z takich wskaźników
kiedy bada się jeszcze tak dosyć, powiedzmy, papierologicznie osobę, która jest przyjęta na oddział na przykład alzheimerowski, tutaj się tym posłużę, ponieważ działałam akurat w szpitalu MSWiA na oddziale alzheimerowskim i ludzie, którzy zgłaszają się jakby już z takim podejrzeniem, że coś może dziać się nie tak z ich pamięcią, wykonują taki test MMSE, to się nazywa Mini Mental State Examination i jednym z pytań tam właśnie jest, czy wiesz, gdzie jesteś, który jest dzień tygodnia, jakby o takie pytania też dotyczące świadomości w jakimś stopniu i rzeczywiście tutaj ten nagły spadek acetylocholiny i degradacja tych neuronów rzeczywiście robi swoje, że ci ludzie po prostu no, istnieją dosyć duże problemy w tym aspekcie. Natomiast wiadomo, że ona powoduje, że jeżeli mamy jej prawidłowy poziom, mówi się, że ludzie z prawidłowym poziomem acetylocholiny są tacy kreatywni, dociekliwi, chcą się uczyć, cały czas mają chęć zdobywania jakby nowej wiedzy, też ta wiedza wchodzi po prostu im, w kolokwialnie jakby przychodzi im z łatwością, mają takie otwarte umysły, no generalnie bardzo, bardzo ważny neuroprzekaźnik, zresztą tak jak wszystkie, tutaj nie ma co wartościować, natomiast neuroprzekaźnik, który oprócz tej świadomości i jakby poczucia takiego ogarnięcia, no niesamowicie ważny jest dla nauki, bardzo ważny również dla energii też, apatii i takiej właśnie jakby zaprzeczeniu tej apatii, czyli chodzi o to, że takiego pobudzenia. Natomiast jeżeli chodzi o nadmiar tego neuroprzekaźnika, bo również jest spotykany, no to może powodować do paranoi, takiego przewrażliwienia. Mhm. Trochę też tak jest w przypadku GABA i mówi się o nadmiernym izolowaniu się. Ale to jest ciekawe. Pamiętam, że był taki film parę lat temu z Bradleyem Cooperem właśnie o facecie, który dostał... Limitless? Tak. Okay. Który dostał taką pigułkę i ona wykorzystywała... Tak. Było powiedziane, że wykorzystuje w pełni swój mózg, ale to, co się z nim działo, kojarzy mi się z tym, jakby właśnie przedawkował ten neuroprzekaźnik. Super ciekawe, że o tym mówisz, bo po pierwsze chciałabym tutaj obalić mit, może kiedyś też o tym sobie porozmawiamy, ale mówiło się kiedyś, że człowiek wykorzystuje 10% swojego mózgu. Jest to absolutnie nieprawda. My wykorzystujemy cały swój mózg, tylko w określonych momentach, tak jakby. Jeżeli patrzy się na obrazy, na obrazowanie, na neuroobrazowanie mózgu, to widzimy, że w danych momentach, w momencie wykonywania pewnych czynności lub gdy jesteśmy zbodźcowani pewnymi czynnikami, świecą się określone rejony mózgu. Nasz mózg jakby nie świeci się naraz. Wynika to z tego, że po prostu mózg jakby pracuje cały czas, ale w określonych systemach i w określonych partiach, że tak powiem. Ponieważ my zużywamy w mózgu tak dużo energii. Przykładowo no, nasz mózg zajmuje 2% naszego ciała, natomiast my korzystamy z 20% energii naszego ciała dla pracy naszego mózgu. Tak naprawdę mówi się, że mózg mógłby podświetlić 20-watową żarówkę, kiedy jest aktywny. Więc my używamy cały swój mózg i liczne badania wykazują, że po prostu tak jest, tylko w określonych momentach, bo pewne neurony pracują w danym momencie, pewne nie. I ten film właśnie pokazywał tak, że jakbyśmy osiągnęli rzeczywiście 100% swoich możliwości. I tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, Karola, to też może Tobie sprzedam, bo ostatnio się dowiedziałam, że to było robione na podstawie scenariusz, troszkę był inspirowany takim związkiem, który nazywa się modafinil. Mhm. Stosowany jest ostatnio coraz częściej, tak zwany smart drug. No, jest przyznam, to po że prostu, nie słyszałam. Jest to lek, który powoduje, że rzeczywiście mózg jest jakby boostowany na wyższe poziomy, działa tak, że troszkę podwyższa obroty tego mózgu. No jest to lek, czyli tak naprawdę jest też zakazany jakby do stosowania takiego powszechnie i przez agencję antydopingową jest absolutnie zakazany. Natomiast no chyba gdzieś tam czytałam takie opinie, takie komentarze, że inspiracją było właśnie stosowanie modafinilu niby, tej słynnej tabletki. Jeszcze mam jakieś ciekawostki o tym neuroprzekaźniku, czy przechodzimy do GABY? Możemy przejść do GABY. GABA tutaj nas teraz trochę spowolni, ponieważ właśnie jest to neuroprzekaźnik, który jest neuroprzekaźnikiem hamującym, takim luzującym, chillującym nas. Proszę trochę. Tak. Jej zadaniem jest właśnie utrzymanie takiego balansu układu nerwowego, ponieważ o tym nie będę już tutaj mówiła tak dosadnie, że istnieje neuroprzekaźnik, który mocno nas pobudza, czyli kwas glutaminowy i on razem z GABA działają na zasadzie takiego balansu. GABA po prostu niweluje nadmierne działanie też tego kwasu glutaminowego, czyli jest to neuroprzekaźnik, który po prostu ma nas uspokajać. Jego działanie mówi się, że jest związane z rytmicznymi falami mózgowymi teta, czyli tymi falami mózgowymi, które są obserwowane podczas medytacji, takiego wyciszenia organizmu i bardzo wskazane, myślę, w dzisiejszych czasach jest w ogóle jakby takie postrzeganie pracy tego neuroprzekaźnika i tego, żeby mieć go na odpowiednim poziomie. I właśnie ludzie z wysokim poziomem GABA, z poziomem GABA, który jest jakby w równowadze,
charakteryzują się taką stabilnością, pewną rutyną w działaniu, no taką hierarchią pewnych działań, spokojem, empatią. Też wykazano, że medytacja na przykład, która znacznie wpływa i usprawnia poziomy, jakby pojawianie się odpowiednich poziomów GABA, zwiększa empatię. Były takie badania przeprowadzone, które wskazały, że oczywiście dwie grupy badane, jedna kontrolna, druga poddana medytacji, codziennie 30-minutowej, z tego co pamiętam. I okazuje się, że ci ludzie tych ludzi charakteryzowała większa empatia, na przykład chętniej wstawali ze swojego krzesła, żeby ustąpić komuś miejsca. Lub, no, było parę badań ciekawych na ten temat przeprowadzonych i wiemy, że jakby takie ludzkie zachowania, powiedzmy, w nas budzi. Również odpowiedzialność, taka organizacja, czyli GABA jest takim, no wszystkie neuroprzekaźniki są super, ale ten jakoś szczególnie w dzisiejszych czasach wydaje mi się być taki... Bardzo cenny. Bardzo cenny. Ale co się dzieje, jak jest go za mało albo za dużo? No to też możemy tak sobie łatwo wydedukować, że tutaj będzie nasilony niepokój, taka bojaźliwość, zamartwianie się, problemy ze snem. Bardzo mocno obserwuje się w przypadku niedoborów GABA problemy ze snem. W ogóle po pierwsze niemożność zasypiania już samego, po drugie niemożność wchodzenia w fazę NREM, czyli w fazę snu głębokiego, kiedy tak naprawdę no, obie fazy są super ważne, ale tutaj rzeczywiście ta regeneracja układu nerwowego wtedy bardzo mocno zachodzi. Brak takiego zorganizowania, stabilności emocjonalnej i taka gonitwa myśli. Mówi się często, że nieprawidłowe poziomy GABA to jest taka niemożność złapania tego, o co nam chodziło. W ogóle ja tak często mam, jak jestem zestresowana. O co mi w ogóle chodziło, co ja teraz chciałam zrobić? I rzeczywiście to może być tutaj związane z niedoborem GABA, ale oczywiście jest też nadmiar, tak jak w przypadku każdego neuroprzekaźnika. I nadmiar no, kojarzy się z w ogóle takie cechy, które też nie są dobre, no nadopiekuńczość, pobłażliwość, takie nadmierna chęć kontroli, no taka trochę mamuśka bym powiedziała, czasem sobie myślę, że mi się włącza takie coś, ale w sumie nie mam nadmiaru GABA, ale generalnie są to... Mam wrażenie, że czasem mi się włącza zarówno nadmiar, jak i niedobór, nie wiem, tak, czy to jest możliwe. Tak, tak, znaczy to już w ogóle, no chemia, no nie, to jest, nam się przelewają te wszystkie substancje chemiczne w organizmie, więc ciężko wydedukować, że to akurat nadmiar lub niedobór akurat tego, ale rzeczywiście tak może być. Mamy mniej więcej pogląd na to, co charakteryzuje te neuroprzekaźniki, po czym możemy poznać, że jest ich za mało albo za dużo, ale najważniejsza kwestia moim zdaniem to, czy my mamy kontrolę nad tym, aby te neuroprzekaźniki były w jakiejś równowadze i czy to jest tak, że musimy swoje działania kierować pod konkretną jakąś obserwację, pod konkretny neuroprzekaźnik, czy są sposoby, dzięki którym one będą żyły szczęśliwie razem, bo potrzebujemy ich wszystkich. Mhm, absolutnie tak. Przede wszystkim może się pojawić takie pytanie i gdzieś tam urodzić się taka myśl, no jak możemy w ogóle zbadać poziom tych neuroprzekaźników, bo często jest też tak, że ja sobie tutaj opowiadam, mamy nadmiar, mamy niedobór. Istnieją pewne testy diagnostyczne, które rzekomo mogą wskazywać na odpowiednie poziomy i na przykład z moczu możemy oznaczyć adrenalinę, noradrenalinę, dopaminę, serotoninę. Acetylocholiny nie oznacza się tak powszechnie w testach. Możemy oznaczyć też kortyzol, czyli hormon stresu w moczu czy w ślinie, który wpływa niejako na produkcję neuroprzekaźników. Ale wiedzmy, że tutaj, tak jak w przypadku, nie wiem, białka stanu zapalnego czy erytrocytów, mamy jakieś widełki referencyjne, laboratoryjne, powiedzmy. Wiemy, że to jest norma, to jest nadmiar, niedobór. Tutaj nie ma określonych takich widełek. To można by oznaczać na zasadzie, że oznaczam w styczniu, później w październiku i widzę sama wobec siebie, co się zmieniło. Natomiast takim fajnym narzędziem, które może niejako zobrazować nam to, w jakiej kondycji są te neuroprzekaźniki, i jest to test. Nazywa się test Bravermana, opracowany przez... Może wspomniałyśmy też o tym w poprzednim podcaście, ale też warto, myślę, to podlinkować. Test Bravermana, który można sobie po prostu wyszukać w internecie i go sobie zrobić. Jest to taki test, który został stworzony w oparciu o korelację zachowań i jakichś cech psychologicznych ze skanami mózgów ludzi. I on w jakiś stopniu, oczywiście taki semi-quality, pozwoli nam ocenić, który z neuroprzekaźników dominuje w naszej naturze, który może być jakby w niedoborze, bo rzeczywiście pytania skonstruowane są w taki sposób, że nie są do końca oczywiste, ale dzięki temu możemy wydedukować niejako jakby sposób naszego zachowania, który wskazuje stan, w którym jesteśmy w danym momencie. Czyli ja polecam zrobić sobie taki test na przykład Bravermana, tutaj później jest jakaś określona suplementacja lub wyszczególniony niedobór pewnych elementów. Więc to jest w kontekście tego, żeby, dobra, sprawdzić, jak to się w ogóle u nas ma.
A Twoje pytanie było, czy możemy jakoś na to wpłynąć? No i możemy. Możemy oczywiście, że tak. Wiadomo, Karola, że zaczniemy od michy, czyli diety. I rzeczywiście jest tak, że te elementy, które jemy, szczególnie no mózg jest bardzo wrażliwy na pewne składowe, mają wpływ. I tutaj takim makroskładnikiem są na pewno tłuszcze, których często się boimy, które często pomijamy. Wiadomo, że błona, która tworzy neurony, tak zwana dwuwarstwa lipidowa, jak sama nazwa mówi, lipidowa, no jakby neurony są tymi strukturami, mózg jest tą strukturą, która w znacznej części składa się z tłuszczy. Dodatkowo przez to, że tam cały czas dzieje się tak dużo procesów, metabolizm energetyczny mózgu jest tak duży, że jest on cały czas podatny na uszkodzenia. Uszkodzenia na przykład przez wolne rodniki tlenowe i stres oksydacyjny. I wiadomo, że te uszkodzenia powodują, te wolne rodniki tlenowe powodują uszkadzanie tych błon neuronów, które właśnie złożone są z tych tłuszczy. Dlatego też dieta taka dedykowana dla mózgu praktycznie zawsze rekomendowana i polecana jest to dieta bogata w tłuszcze. Ale w jakie tłuszcze? W jakie tłuszcze, dokładnie. Głównie w tłuszcze tak zwane PUFA, czyli polyunsaturated fatty acids, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i 6, tutaj ze szczególnym ukłonem do omega-3. Szczególnie EPA, DHA, czyli te kwasy tłuszczowe, które bardzo mocno, znaczna ich ilość zawiera się w rybach. Też w przypadku choroby Alzheimera jest to wskazany makroskładnik, wykazano, że właśnie spożycie nawet raz w tygodniu ryb, bogatych, tłustych ryb, bogatych w DHA, może nawet o 60% złagodzić pewne objawy, jakby progres choroby, więc na pewno te tłuszcze omega-3, olej z wiesiołka, olej rzepakowy. To, co mówiłyśmy, dokładnie, nachrzana chia, dokładnie tak. Tak. Więc tłuszcze na pewno. Oprócz tego, to też taki złoty standard, jeśli chodzi o wszystkie neuroprzekaźniki, witaminy z grupy B. B6, B9, B12, kwas foliowy. Wiadomo, że są to witaminy, wszystkie z nich, szczególnie B12, która w ogóle większość z witamin z grupy B obecna jest w pokarmach zwierzęcych, więc tutaj w przypadku diet bezmięsnych warto je suplementować. Szczególnie B12, one wszystkie zaangażowane są w metabolizm neuronów, w metabolizm powstawania neuroprzekaźników, w ogóle w ich syntezę, w prawidłowy bilans azotowy, więc warto zwrócić uwagę na witaminy z grupy B i pokarmy, które są w nie szczególnie bogate. Wszystkie witaminy antyoksydacyjne, tak jak mówiłam, mózg przez to, że jest tak cały czas aktywny, tam wytwarza się taka ilość energii, tych wolnych rodników tlenowych, jest on bardzo mocno narażony na uszkodzenia w wyniku stresu oksydacyjnego, więc te witaminy antyoksydacyjne to po prostu takie remedium na te uszkodzenia i na pewno C, czyli kwas askorbinowy, na pewno witamina E. Również wykazano na przykład w kontekście choroby Alzheimera, że dieta bogata w witaminy E czy suplementowanie witaminy E w postaci alfa-tokoferolu, czyli takiej najsilniejszej jakby odmiany tej witaminy, bardzo mocno również może troszkę zapobiegać rozwojowi i łagodzi pewne objawy. Cynk. Cynk jest też takim pierwiastkiem, który jest mocno neuro, bym powiedziała, bo odpowiada za prawidłowe przekaźnictwo synaptyczne, za szybkość odbierania sygnału, w ogóle dobrostan neuronów. I co mi tu przychodzi jeszcze do głowy? Magnez. Ale magnez dwojako. Można jakby dla dobra układu neurologicznego, dla dobrostanu mózgu spożywać magnez wieczorem w postaci na przykład cytrynianu czy tam diglicynianu. Generalnie chodzi o to, żeby to były sole organiczne magnezu. I rzeczywiście magnez może działać tak i działa tonująco, trochę wyciszająco, zmniejsza pobudliwość tego neuroprzekaźnika, którym jest glutaminian. Ja dzisiaj o nim nie mówiłam dużo, tylko w kontekście GABA, że ona jakby równoważy ten glutaminian. I wiadomo, że magnez nas tak będzie wyciszał, oprócz tego, no wiadomo, prawdopodobnie działa przeciwskurczowo, też to nie do końca jest wszystko jasne i wiadomo, że tak jest, ale magnez jest bardzo ważnym kofaktorem w ogóle wielu reakcji w organizmie, więc jest bardzo, bardzo ważny w diecie. Natomiast ostatnio natknęłam się na takie badania takiej specjalnej, jakby jeszcze innej formy magnezu, zwanej nawet neuromagnezem potocznie, jest to treoninian magnezu, który to działa trochę odwrotnie niż tamte formy, ponieważ powoduje takie przekształcenie pewnej sygnalizacji w naszym organizmie i będzie pobudzać, jakby zdolność do nauki, będzie bardziej kognitywnie nas pobudzać, więc ten neuromagnez może usprawniać jeszcze funkcjonowanie neuroprzekaźników, głównie acetylocholiny. Więc to są takie elementy, które są ważne dla wszystkich neuroprzekaźników. Teraz jeśli chcielibyśmy skupić się na każdym z osobna tak pokrótce, to na przykład
biorąc na tapet dopaminę, no to tak jak mówiłam, dopamina powstaje z tej L-tyrozyny. L-tyrozyny i fenoloalaniny są to takie elementy, które jak najbardziej obecne są w diecie. I doskonałym źródłem są ryby, drób, czyli mięso, nabiał, ale też bardzo dobrym źródłem jest awokado. Oprócz tego dopamina, właśnie ta tyrozyna, która tworzy dopaminę, takie dosyć, może to będzie ciekawostka, że w ogóle nazwa tyrozyna oznacza ser, więc bardzo dużo tej tyrozyny, znaczne ilości, bo to jest chyba, 2300 mg na 100 gram, ja tak zapamiętałam to, bo dla mnie to była naprawdę gigantyczna ilość, jest w parmezanie na przykład tej tyrozyny, więc możemy sobie to uzupełniać dietą bogatą w ser. Ale też pewne suplementy, jak na przykład NALT, czyli taki związek, który N-acetylo-L-tyrozyna, czyli acetylowana forma tyrozyny lub sama tyrozyna suplementowana, również tutaj się sprawdza dla odpowiedniego poziomu tej dopaminy. Jeśli myślimy o serotoninie, no to tak jak mówiłam, źródłem serotoniny jest ten tryptofan. Tryptofan, który na przykład, często mówi się, że w bananie jest tryptofan. Owszem jest, ale jest to chyba 100 mg wydaje mi się, 0,01 grama. Natomiast czyli to jest mało. Jest to mało. Genialnym źródłem tryptofanu są na przykład pestki dyni, o czym ja też do końca nie wiedziałam, że to jest bardzo dobre źródło tryptofanu. Jeśli chodzi o źródła zwierzęce, to na przykład mozzarella jest doskonałym źródłem tryptofanu. Ale tutaj również wszystkie witaminy z grupy B. Słońce jest doskonałym źródłem tryptofanu, też mówię tak jakby dla dobra serotoniny. Jeśli chodzi o acetylocholinę, to ten neuroprzekaźnik powstaje niejako w szlaku choliny. Bardzo dobrym źródłem choliny jest mleko matki, czyli na dzień dobry nasz pierwszy suplement, więc warto karmić piersią i mieć to na uwadze. Ale bardzo dobrym źródłem choliny są jaja, podroby, właśnie wątróbka jest doskonałym źródłem choliny, ale też produkty bogate w cysteinę i w metioninę, czyli wszelkiego rodzaju strączki, zarodki pszenne, co tam jeszcze? Właśnie fasola bardzo dobrym źródłem jest też i inozytol. Inozytol możemy sobie dostarczyć w postaci suplementacji. Wiadomo, że inozytol bierze udział w syntezie acetylocholiny. W ogóle jest to ważny związek, który właśnie w przypadku policystycznych jajników, o których już kiedyś mówiłam, ma znaczenie w kontekście utrzymania prawidłowej glikemii. I też pewna suplementacja. No, witaminy z grupy B na pewno biorą tutaj udział. Takie suplementy jak Alkar czy Cognizin, są to takie nootropiki, ale można kupić po prostu w formie legalnych suplementów. GABA, też GABA. Na GABę też możemy wpłynąć poprzez dietę. Na pewno moje ukochane kiszonki. Uwielbiam ogórki kiszone, kapustę kiszoną i naprawdę wiemy, że GABA bardzo istotna, jej ilość produkowana jest w jelicie przez naszą mikroflorę. A wiemy, że kiszonki również bardzo mocno, ze względu na to, że zawierają bakterie probiotyczne, będą wpływały na produkcję GABA. Tauryna to w ogóle też taki trochę paradoks, bo tauryna kojarzyła mi się do tej pory z napojami energetycznymi. Okazuje się, że rzeczywiście tauryna jest w napojach tych energetykach, natomiast to działanie pobudzające raczej jest związane z kofeiną po prostu niż z tauryną. A tauryna bardzo mocno też wpływa na GABA, ponieważ pełni rolę tak naprawdę w jej syntezie. I znajduje się ona głównie w owocach morza, w rybach. Na GABę możemy wpłynąć również poprzez spożywanie suplementów z GABA. Tak naprawdę możemy sobie GABę zażywać, suplementować. Natomiast też istnieje taka, w tej chwili trwa taka batalia naukowa troszkę, czy ta GABA, zażywamy tą GABA, ten GABA, bo to jest kwas gamma-aminomasłowy, czy on przenika barierę krew-mózg, czy nie. Ponieważ istnieją badania, które mówią o tym, że kompletnie nie przenika, więc my ją spożywamy i po prostu działa obwodowo. Natomiast niektóre badania mówią, że rzeczywiście są kanały i receptory w naszym mózgu, które powodują, że jakaś część GABA przenika i można w jakimś stopniu wpłynąć na zwiększenie tej przepuszczalności GABA do mózgu. Na przykład przez związki, które mają w sobie tlenek azotu, to sportowcy często zażywają histydynę czy argininę i to niejako może zwiększyć tą biodystrybucję do mózgu. Ale tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że
GABA, tak jak mówiłam, produkowana jest w jelitach, więc GABA działa też obwodowo, więc nawet spożywanie jakichś elementów, które mają w sobie GABA, na pewno będzie działało na dobrostan jakby obwodowy tego neuroprzekaźnika. Ona się dostanie stamtąd do naszej głowy. Może tak być, znaczy to też właśnie nie jest wiadomo, bo ta bariera krew-mózg może być zbyt szczelna, ale na pewno działa już tutaj i tutaj robi nam dobrze, w cudzysłowie kolokwialnie, bo na pewno wiemy, że działa dobrze na komórki beta-trzustki, na pewno działa ogólnie na taki dobrostan jelita. Więc no, no tak, myślę, że tutaj warto mieć to na uwadze. Oprócz tego ukochane nasze adaptogeny, takie jak tutaj można by wymieniać i wymieniać, ale te, które myślę, że są dosyć łatwo dostępne i rzeczywiście bardzo mocno przebadane, to tak i na GABA, i na acetylocholinę, czyli i na pamięć, i na spokój, ashwagandha bardzo, bardzo dobrze działa. Jest to niezwykle mocno i dogłębnie przebadany adaptogen, bardzo bezpieczny, więc tutaj... W ogóle polecę teraz... rozmowę, którą przeprowadziłam w zeszłym roku, to był jeden z moich pierwszych podcastów, właśnie z Olą z Cosmic Pantry, gdzie tłumaczymy w ogóle, czym są adaptogeny, tak od podstaw dla osób, które nie spotkały się wcześniej z tym, z tą kategorią roślin, bo nie będziemy teraz tego przedłużać i tłumaczyć, ale są to po prostu roślinne składniki, które tak holistycznie wpływają na nasze zdrowie, na nasz cały organizm. Tak, więc tutaj ta ashwagandha myślę, że jest po prostu znana już coraz bardziej. Rhodiola rosea, taki adaptogen też super, super działaniu w kontekście serotoniny i dopaminy, czyli bardzo mocno taki pobudzający, dodający energii, działający, tak bym powiedziała, na witalność organizmu, ale też na funkcje poznawcze. Rhodiola działa również na acetylocholinę. Co mi jeszcze przychodzi do głowy? Grzyby reishi, też bardzo fajny adaptogen, szczególnie działa na tak tonująco, ale również będzie działał na acetylocholinę, na zdolności z zasypianiem. Maczużnik chiński, czyli Cordyceps sinensis, również jest to adaptogen, który polecam tutaj w kontekście działania neuroprzekaźników, czy Lion's Mane też warto się pochylić. No, jest ich naprawdę dużo, bardzo, bardzo dużo, więc tutaj nie chciałabym wymieniać wszystkich, ale żeńszeń, o, jeszcze żeńszeń mi przychodzi do głowy, syberyjski. W ogóle jego działanie to, pamiętasz, to było libido, najpierw jakaś tak, seksualność. Tak, to z tym się kojarzy. Tak, a teraz też wiadomo, że działa bardzo mocno na pamięć, na acetylocholinę, ale również na dopaminę, serotoninę, czyli ja zawsze odsyłam najpierw dieta, później adaptogeny, bo rzeczywiście wiem, że to są substancje roślinne, one mają tak jakby wzmacniać i popychać nasz organizm do działania, a później zalecałabym nootropiki, czyli te związki takie już chemiczne, które pobudzają mózg, jakby dodają mu kopa, a nie do końca korzystają z tych zasobów, które mamy. Czyli mamy, jak powiedziałaś, jedzenie, mamy adaptogeny, mamy ewentualnie nootropiki, jest jeszcze coś innego, co wpływa na nasze neuroprzekaźniki? Warto sobie zdać sprawę z tego, że niezwykle ważny w ogóle jest balans w życiu i tutaj to znowu zabrzmi jak slogan jakichś dzisiejszych czasów, typu slow mindfulness, ale to rzeczywiście no, nie bez kozery o tym teraz tak dużo mówimy, bo tak wiele ludzi skarży się na te zaburzenia po prostu funkcjonowania własnej głowy. Ten stres, przetrenowanie, przebodźcowanie powoduje, że coraz więcej badań podejmuje się w kontekście tego, co się dzieje tak naprawdę, dlaczego tak jest. I wiadomo, że redukcja stanów zapalnych, które mamy w organizmie, czyli a te stany zapalne biorą się z wielu rzeczy, z nieprawidłowej diety, z przewlekłego stresu, z ciągłego chronicznie podwyższonego kortyzolu, powoduje, że wytwarzają się w naszym organizmie takie substancje zwane cytokinami. Cytokiny, i tutaj też już nie chcę wchodzić w szczegóły takie biochemiczne, ale powodują, że tworzy się stan zapalny w organizmie. Również związane jest to z chorobami autoimmunologicznymi. I mówię o tym dlatego, że okej, no myślimy sobie, że jaki to ma związek z mózgiem. Otóż okazuje się, że poprzez m.in. nerw błędny, na przykład stan zapalny, który mamy w jelitach, czy ogólnie stan zapalny organizmu może przedostać się do mózgu i niezwykle mocno oddziaływuje na to, jakby po pierwsze na to, jak się czujemy, no bo wiadomo, że coś dzieje się z organizmem, mamy stan zapalny, więc czujemy się źle, ale to rzeczywiście również wpływa na chemię naszego mózgu, więc redukowanie tych stanów zapalnych. No i jak redukować te stany zapalne? To też jest temat rzeka tak naprawdę, ale no przede wszystkim dietą, czyli dietą przeciwzapalną, która jest tutaj, to jest, też mówi się, że to jest taka dieta dla mózgu, czyli przede wszystkim dieta, która będzie miała bardzo dużo dobrych kwasów tłuszczowych, czyli tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, omega-3, omega-6. Będzie to dieta uboga w proste cukry, w biały cukier, w sacharozę. Będzie to dieta bogata w świeże warzywa, w świeże owoce. Im bardziej kolorowo, im bardziej też sezonowo i rzeczywiście im mocniej jest to dieta dopasowana, tak też uważam, do naszej szerokości geograficznej, tak, czyli to, lokalnie. Lokalnie, naprawdę tak jest, że nasz organizm jest zaadaptowany do tego rodzaju pokarmów i na pewno to
nie mówię, ja też kocham mango i uwielbiam wodę kokosową sobie kupić w butelce, ale chodzi o to, że rzeczywiście jedzmy też to, co mamy tutaj lokalnie, chociażby nawet te kiszonki nasze, bo też to cudownie wpływa. Dieta bogata w polifenole, czyli między innymi tam będą borówki, będą czerwone winogrona, warzywa, owoce, zielona herbata, między innymi matcha. To wszystko powoduje obniżenie stanu zapalnego naszego organizmu. Również dieta no, nieprzetworzona. Im mniej to jest po prostu zakonserwowane, posłodzone, dodane są sztuczne składniki, jakieś związki chemiczne, tym lepiej. Więc wiemy na pewno, że to są elementy, które łagodzą stan zapalny naszego organizmu, który wpływa niesamowicie bardzo na nasz mózg. Kolejnym elementem jest no, równowaga. Równowaga organizmu, co mam tutaj na myśli, mówiąc równowaga? Taki dysbalans i rytm naszego, no, dysbalans, czyli niezachowanie rytmu, rytmu dobowego na przykład, czyli tego, że kładziemy się bardzo późno spać, wstajemy niewyspani, nie dbamy o tą higienę snu, zbyt mało czasu spędzamy, tak jak mówiłam, na świeżym powietrzu, ta ekspozycja na słońce jest za mała, no tak jak wspominałyśmy tutaj, no ta serotonina nie będzie się wytwarzać. Wiesz co, no tutaj jest szereg elementów, które tak naprawdę, mówiąc równowaga, mam na myśli równowaga, nie wiem, hormonalna, równowaga tarczycy. To wszystko są elementy, które tak łatwo zaburzyć właśnie nieprawidłową dietą, szybkością swojego życia, przewlekłym stresem, czyli to, żeby się na moment zatrzymać i zobaczyć, czy wszystko jest ze mną ok, czy jakby ja żyję, wiesz, dobrze, w zgodzie ze sobą, czy dobrze jem, czy dosypiam, czy mam czas na jakiś relaks, bo to wszystko, nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, jak mocno oddziaływuje na nasz mózg i na to później, jak się czujemy, jak się zachowujemy. To, co mnie się nasuwa, taki wniosek, już kończąc dzisiejszy wątek, to przede wszystkim to, żebyśmy starali się obserwować siebie i wtedy będziemy wiedzieć, czego potrzebujemy i nie ma jednego rozwiązania na jedno schorzenie, które jak czarodziejska różdżka tym suplementem nam wszystko naprawi, tylko musimy po raz kolejny, używając tego stwierdzenia, holistycznie podchodzić do siebie i swojego zdrowia i po prostu też trochę przewartościować i zmienić swój styl życia, a wtedy i nasze neuroprzekaźniki będą szczęśliwe i będą trzymać ze sobą wzajemnie sztamę. Dokładnie. Także mam nadzieję, że zachęciłyśmy jak najwięcej osób do zainteresowania się tematem, do samoobserwacji. Ja dziękuję Tobie za rozmowę i widzimy się znowu za tydzień. Zapraszam. Cześć. Tutaj, moi drodzy, kończy się drugi odcinek Dobrze Wiemy. W zeszłym tygodniu był stres, a za tydzień dużo, dużo, dużo wiedzy o chorobie Alzheimera i potem w ostatnim październikowym odcinku serii Dobrze Wiemy wszystko o śnie i rytmie dobowym. Mam nadzieję, że te tematy są dla Was równie ciekawe jak dla mnie. Ja niezmiernie się cieszę, że tworzymy serię Dobrze Wiemy przez cały październik z Asią. Czekamy na Wasze opinie, na Wasze wrażenia. Piszcie do nas na Instagramie i u mnie Karolina Sobańska na Karolina Sobańska Podcast, u Asi na Joan Podgórska oraz pod podcastem na przykład na YouTubie. Możecie nas też wysłuchać na Spotify, na iTunesie i my jak zawsze też czekamy na Wasze oznaczenia. Tagujcie Dobrze Wiemy, pokazujcie na Instastory, że słuchacie podcastu, kiedy go słuchacie, gdzie go słuchacie. Po prostu rozprzestrzeniajmy tę niesamowitą wiedzę. Teraz w dzisiejszych czasach jest to naprawdę tak łatwe. Wydaje mi się, że jeżeli jakieś tematy są dla nas ważne, ciekawe, to super jest rozprzestrzeniać to dalej. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Kolejny, jak zawsze, w każdy poniedziałek o godzinie 7. Do usłyszenia.